To na pewno trudno nie zgodzić się z opinią, że pogoń wygrała zasłużenie to spotkanie. Na pewno w niektórych sytuacjach z taką niefrasobliwością pomogliśmy pogoni w stworzeniu tej sytuacji. Pierwsza bramka, bardzo prosta akcja. Nie udało nam się zamknąć przestrzeni między naszymi obrońcami. No i nieszczęście gotowe. No później nie gra się łatwo z zespołem, który ma swoją wartość, który dobrze operuje piłką. Trudno nam było dochodzić do sytuacji bramkowych, jeżeli takowych zalążek były, no to nie potrafiliśmy dograć ostatniego podania. No na pewno ciągle powtarzam, ta drużyna się zmienia, ta drużyna ewoluuje. To już jest ta drużyna, która zdobywała Mistrzostwo Polski, ale w dalszym ciągu ci zawodnicy poprzez pracę rozwijają się, komponują się w ten zespół. No, przegraliśmy w tej chwili trzecie spotkanie, ale przed nami mamy jeszcze dwa mecze jesienne, w których bardzo chcemy punktować. Natomiast zima będzie znowu kolejnym momentem, okresem, gdzie będą korekty, gdzie będziemy mieli czas, żeby też popracować jeszcze więcej z tą grupą nowych zawodników. Dziękuję. Dobry wieczór wszystkim. Ja, überglücklich über diesen Sieg. Jesteśmy przeszczęśliwi z powodu zwycięstwa. Ich denke nicht nur ich und das Trainerteam, sondern die ganze Mannschaft. Myślę, że nie tylko ja i cały sztab trenerski, tylko cała drużyna. Alle Fans, ich denke auch die ganze Stadt fiebert mit uns mit. Myślę, że też wszyscy kibice, całe miasto nam mocno kibicowało. Das Team hat wieder einmal in einer schwierigen Phase unter erschwerten Bedingungen alles gegeben, einen guten Ball gespielt. Von Anfang bis zum Ende waren wir im Fokus und haben die Zweikämpfe nicht nur gesucht, sondern auch überwiegend gewonnen. Und insofern aus meiner Sicht ein verdienter Sieg. Nasza drużyna grała teraz w bardzo trudnych warunkach i też w takiej trudnej fazie, dała z siebie wszystko. Grali ładną piłkę od samego początku do końca, byli cały czas skoncentrowani. Sami też prowadzili do sytuacji takich pojedynków, które w głównej mierze były wygrywane, także z pewnością było to zasłużone zwycięstwo. To war ein Spiel, da war ein erkämpfter Sieg heute Abend. Ta wygrana to była taką wywalczoną dzisiaj wiktorią. Ja, jetzt können wir ein bisschen durchpusten und uns auf das nächste schwere Spiel vorbereiten. No a teraz możemy odetchnąć i zaraz będziemy się szykować do kolejnego trudnego meczu.